Cześć, ja jestem Karla, a to jest poradnik, jak zainstalować sobie ten cudowny system świateł, którego nazwę wam tutaj podkreślam. Wymawiać jej nie będę, bo nie chcę kaleczyć. Więc tutaj mamy sobie zdjęcia mniej więcej, jak to ten mod się prezentuje. Oczywiście zobaczycie to wszystko u mnie w grze, jak to wygląda. A teraz, żeby nie bawić się i nie babrać w te wszystkie wklejanie, wyklejanie folderów, czy na pewno dobrze, czy na pewno źle, istnieje taki super program, do którego link będziecie mieli w opisie, jak również do systemu świateł. Gdybyście jednak woleli się skusić na samoistne jakby instalowanie manualne, jest to strona Mod The Sims, nie trzeba się na niej rejestrować. Kiedyś trzeba było, teraz nie trzeba było, teraz nie trzeba. I wchodzimy sobie tutaj właśnie w Files i ściągamy ten drugi plik. Ok, ja sobie go zapiszę na pulpicie. Więc mamy go i teraz sobie go wypakowujemy. Musicie mieć do tego WinRARa albo tam chyba 7-Zip czy coś takiego. Ten możemy sobie usunąć. I jest to jeden plik, w sensie tutaj program. Uruchamiamy sobie go. Tutaj klikamy Next, akceptujemy te wszystkie, jak to się nazywa, warunki jakieś tam, coś tam takiego. Dalej, tutaj jest najbardziej jakby istotne, ustalamy sobie Custom Installation, tutaj możemy to sobie odznaczyć, natomiast to musimy zostawić. Te wszystkie 4 opcje są tylko do tego, kiedy macie jakieś tam z modów kominki, jakieś schody, jakieś ściany i tam takie różne baseny i takie te rzeczy, i to wtedy jakby też działa na nie to światło. Ja tego za bardzo nie mam, mam tylko tam jeden taki zestaw ścian, więc mi jest to niepotrzebne i tak zawsze te pliki usuwam. No ale tą ostatnią opcję musimy mieć zaznaczoną, tutaj musimy mieć zaznaczoną tą opcję. A możemy sobie też tym właśnie przywrócić oryginalne światła, gdyby nam coś nie pasowało, nie poszło. Tutaj zaznaczamy te dwie opcje i ja tutaj mam tą Darker Until Rooms. To oznacza, że nasze pokoje są tak jakby, no ciemniej w nich jest, jak jest zgaszone światło. A ta opcja druga to wtedy byłoby jaśniej. No to już zależy od waszego jakby gustu. Możecie sobie zainstalować najpierw jedną, potem drugą, zobaczyć, przetestować, która bardziej wam przypada do gustu. Mi ta, i to wam pokażę. Klikamy Next, tutaj tam klikamy OK, instaluje się, dalej. To odznaczamy, nie chcemy otworzyć tej strony z systemem świateł jeszcze raz i finish. No i dobrze, i to jest cały proces instalacji. Jeżeli nie skreśliliście wcześniej tamtych plików, które ja skreśliłam, to wchodzicie sobie w swój folder downloads. O, widzicie, jednak to też trzeba było skreślić widocznie. No widzicie, jaka ze mnie ekspertka, sama nie wiem, co ja robię. Więc możecie je sobie usunąć, tak jak ja sobie je usunęłam. No i to jest w zasadzie cały proces tej instalacji. A teraz pokażę wam, jak to wygląda w grze. Dobrze, więc jesteśmy w grze, mamy 5:30 i jest tu takie pomieszczenie, które zbudowałam, żeby pokazać wam, że jak wyłączymy światła, to tu jest naprawdę ciemno. I normalnie by tak nie było, byłoby jaśniej. Teraz sobie włączymy światełko, zaraz będzie 6 rano, więc będziecie widzieć, jak to mniej więcej... Weźcie tu Karlita, to ogarnij, kurde, moja testowa simka. Więc zobaczycie, jak zmienia się to światło. Zaraz tu powinno być, tak? O, widzicie? Troszeczkę się zmieniło, nie jest już ciemniej, natomiast niebo jest nadal takie jakby... z gwiazdami, czyli mamy jakby taki prawie wschód słońca. A gdzie ta działka? Tu ta działka. No i teraz sobie przyspieszymy i poczekamy, aż będzie godzina 7. Ok, zaraz to nastąpi. I zobaczycie zmianę. Teraz będzie normalne takie światło, jakby już jest dzień, już jest jasno. Więc ja teraz piszę kod i nastawię godzinę 17. Poczekamy sobie do 18, żeby pokazać Wam, że teraz będzie ten zachód słońca. Ja wiem, ja tą kamerą po prostu nie umiem, ale zdarza się. Ok, teraz robimy sobie na niebo. O, patrzcie, jest słońce. O, jest słońce! O, i już się właśnie nam zmieniło, więc też jest takie lekko, jakby takie właśnie zachodzące słoneczko, takie już ostatnie promienie tego słońca tutaj. Tak trochę cieplej to wygląda. Teraz poczekamy do 19, aż zrobi się ciemno. Sądzę, że to będzie zaraz. Chwila, moment. Mam słońce. O, i jest. Jest całkowicie ciemno. Oczywiście wiadomo, nie jest to idealne, no bo jest to jednak stara gra, dwójka, patrząc na to, że jest chyba z 2004 roku, więc no rewelacji tutaj nie ma. Tutaj też jest dodane takie, że tak jakby świeci się z okien. No oczywiście wiadomo, że no też nie jest to idealne, bo te okna są małe, ale to zawsze coś tam nam tutaj daje. No. Więc jeżeli chcecie sobie troszeczkę zmodyfikować, troszeczkę urzeczywistnić, upięknić tą grę, to polecam tego moda, znaczy ten system świateł. Ja testuję go od prawie roku i ani razu nie miałam jakichś z nim nieprzyjemnych komplikacji, że musiałam go odinstalować, że mi crashował grę, że mi ją jakoś mega obciąża. Wiadomo, że to daje jakby dwie dodatkowe pory, gdzie zmienia się to światło, więc ono się troszeczkę, gra się wtedy troszeczkę ścina, tak jak przy normalnej zmianie o 7 i 19. Działa to na studenckim, w sensie studenckim otoczeniu, na uczelni, natomiast nie działa to na wakacyjnym, w sensie o 6 i 18. O 6 jest jeszcze ciemno, nie ma tego takiego jakby wschodu słońca, o 18 jest jeszcze jasno i nie ma tego, albo może czekajcie, albo o 18 robi się już ciemno, a o 6 robi się już jasno, jakoś takie, że to nie działa prawidłowo w tym wakacyjnym, no ale nie ma rzeczy idealnych, więc no. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomógł, że zainstalujecie sobie, w sensie nie, że ja Wam każę, tylko że się skusicie na ten system świateł, że Wam to objaśniłam, pokazałam. Oczywiście możecie tam po swojemu poustawiać, popróbować, bo to jest też kwestia metody prób i błędów. No, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia w następnych.